Witam bardzo serdecznie z tej strony, pan tutaj, w kolejnym odcinku z PPGi w Need for Speed Pro Street, czyli oczywiście z tej specjalnej edycji, dośmiesznionej, przerobionej i uwydatnionej pod wieloma kwestiami. A teraz mam dla was niespodziankę na początku odcinka. Wejdźmy sobie do garażu i no mamy co prawda Golfa, którego można bardzo fajnie przerobić. Można naprawdę mu nałożyć bardzo ładne bodyhity, ale mamy też 206, która troszkę zmieniła swój wygląd. Niech się załaduje szybciorem. No, drodzy państwo, jestem bardzo zadowolony, że udało mi się stworzyć ten tuning. Siedziałem przed odcinkiem, widzicie już o tych streamach, myślę, bo wybraliście odcinki. Siedziałem przed odcinkiem jakieś godzinę, może półtorej, wybierałem części i stuningowałem swoją 206. Ten bodykit nie jest piękny, ja wiem, że on jest, no nie za ładny, ale kompozycji mojej, razem z tym wszystkim, co tu nałożyłem, myślę, że wygląda bardzo dobrze nawet. Felgi początkowo były czarne, a zaciski były żółte, ale stwierdziłem, że za mało się to wyróżnia. Za mało ją widać, tę felgę jeszcze jest schowana, więc teraz jest mniej schowana i jest żółta. Żółty kubeł, naklejki na szybie, tutaj taki grillek ładnie zrobiony, Wilwood, którego mamy oczywiście na zaciskach, moja trzynasteczka z tyłu i na boku, Bright i Ozecik, tutaj też Bright i Ozecik, na szybie Wilwood, i taki tutaj klimatyczny w stylu lat 2000 właśnie paseczek podzielony, no takie malowanie miało wyglądać dość starodawnie, a jednak w nowym stylu. I dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym tuningu, ponieważ postarałem się, nie nagrałem tego, a mogłem to nagrać, zrobić z tego content. Zrobilibyśmy to na live, to by było jeszcze ciekawsze, natomiast no niestety nie. No i oprócz tego, jak sobie wejdziemy na przykład w dyno test, no to nasze auto ma teraz 324 konie i mamy już turbo, ale to nie jest takie jakieś nie wiadomo jakie turbo, bo mamy benzynkę i mamy tego Newta tam 90 więcej, 86 więcej, więc nie ma tragedii. 0-100 mamy 5,2 sekundy, także naprawdę ten samochód teraz się zmienił. No i co do tutaj tune, to sobie zmieniłem tak troszeczkę na pałę, w sensie obniżyłem samochód, usztywniłem go, dałem troszeczkę więcej, znaczy troszeczkę mniej ciśnienia w oponach, kamberu troszeczkę i żeby auto troszkę lepiej tutaj było bardziej responsywne przy sterowaniu. Dalej w silniku chyba wszystko bierze się na maksa, szczególnie te trzy pierwsze, ale ja sobie dałem tak, nie wiem, może to powinienem wziąć na maksa, ale niech będzie tak, no zobaczymy. Dacie mi znać w komentarzach, czy w PPZ to działa tak samo jak w normalnym prostycie, że tu się wszystko bierze na maksa. Dalej tutaj w biegach zostawiłem takie jak są, chociaż szczerze to ubolewam, wydaje mi się, że a wiecie co, wydłużę sobie ostatni bieg, zrobię sobie tak, bo brakuje tam, znaczy no jeszcze jest miejsce, żeby przyspieszyć i mi odcina za szybko ten samochód, więc weźmiemy sobie może tak, wydaje mi się, że teraz już będziemy mieli 6 biegów, ale nie wiem, hamulce troszkę bardziej na przód, większe ciśnienie w nich i tutaj, tak jak widzieliście, także zobaczymy. Czekajcie, jak teraz wejdziemy w dyno, to tu byśmy mieli, aha, i tak nam nie pokazuje prędkości maksymalnej, bo to nie auto do dragu, także ten ostatni bieg sobie wydłużyliśmy, żeby jeszcze troszkę tej prędkości wykrzesać. Update'ujemy. No i zmieniłem sobie również troszkę tutaj naszą policyjkę, ale tylko pod względem osiągów. Ma teraz, zobaczcie, 537 koni, no i ma 1/4 mili 9,8, a to nie... chociaż kuźwa... bo zmieniłem troszeczkę biegi, ale pokazywało 9,2 chyba najlepiej. Patrzcie, wejdziemy sobie tutaj, wejdziemy sobie w dyno i najlepiej pokazywało 9,2 bodajże, 9,3 na teraz jest, ale dlatego, że wydłużyłem sobie znowu biegi na końcu, ponieważ odcinało ją zbyt wcześnie, to bez sensu. Także co? No kasy nie mam jakoś dużo, ale mamy fajnie przerobione samochody i teraz mamy idealne wydarzenie, żeby to przetestować, choć no tutaj akurat nie ma strasznie dużo takich tego typu wydarzeń. Także mamy taką naszą świętą trójcę, czyli Corollę właśnie razem z 206 i z tym Crown Victorią i z tymi autami będziemy sobie robić dzisiejszy finał. Nie wiem, czy wam się to podoba, czy nie. 206 myślę, że mi strasznie wyszła. Zobaczcie, teraz się pojawi tutaj taka... No nie, no jest piękna, no kurczę, no piękne jest to moje 206. Mi się strasznie podoba, natomiast no wiadomo, jest w takim stylu, który nie każdy lubi. Także zacznijmy sobie właśnie od tego time ataku i sprawdźmy, jak się spisuje moja 206, bo pewnie was to interesuje. Także na początku testy, a potem finał. No i jest Berkaj, który ma 5000 koni i to jest bodajże Corolla. Wo, za głośno mam giereczkę. Dobrze, mamy tu różne ciekawe postaci. 5 koła koni jedzie teraz. Ej, felgi mi się odkolorowały. Aha, mogę już jechać. Felgi mi się odkolorowały, kurczę, ja chcę żółte. To nie jest idealna trasa na ten samochód, ale zobaczymy, czy sobie poradzę. No ruszyłem troszkę z opóźnieniem, mam 2 nitra w każdej chwili do użycia. Łos bardzo mocno skręca.
to dobrze, bo to 206 i ma tak skręcać. Tylko muszę się przyzwyczaić, bo dawno jeszcze tu nie jeździłem. No i ty masz... aha. Masz tyle koni i no, w sumie wyleciałeś. Jest racja. Można by tu troszkę pomyśleć nad zmianą przełożeń w skrzyni. Ale zostaniemy tak, patrzcie, jest teraz turbo się nakręca. No nie chciałem turbo na początku, chciałem wolnossącą moc. Po czym stwierdziłem, nie no, niech ten samochód, jak już jest tak mocno przerobiony, też niech ma to turbo, nie? Niech będzie taki troszkę bardziej, no, w ten sposób, jak to powiedzieć, niech będzie troszkę bardziej zaawansowanie stuningowany. No i też wziąłem sobie, żeby maksymalny boost był przy końcowych zakresach obrotów. Nie wiem, czy to dobrze wziąłem. Tak ogólnie... O, dobra, czekajcie. Dobra, mamy przejazd, mamy furtkę, żeby sobie potem tutaj fajnie przejechać. Mamy trzy okrążenia, to na drugim dopiero sobie użyjemy nitra. Pojedziemy tędy i zobaczymy, czy teraz tak szybko mi odetnie tę piątkę, czy nie. Ej, nie, dobrze, dobrze, rozpędza się jeszcze. Także będzie troszkę więcej tej prędkości, bo tu z 250 i się kończyła jazda. Także dobrze, że teraz jest troszkę tego więcej, tylko że no... długo strasznie dochodzi do tej prędkości, no i źle zahamowałem, ale to nic, dobra. I tak nikt mnie tutaj nie wyprzedzi, i tak nikt nie ma ze mną szans. Przyjemne autko do jazdy, ale trzeba się nauczyć tak czy siak, bo jestem przyzwyczajony do innej jazdy tym też samochodem. Zobaczcie, hamulec. Nie, no jest dobrze, kurczę, nie jest podsterowny w końcu, a był strasznie podsterowny i to było wkurzające. Znaczy, no on jest troszkę podsterowny też w rzeczywistości, więc dobrze jest to odwzorowany. No ale coś za coś, nie? Cyk, dobra. Lecimy sobie tędy. I ogólnie, no, nie będę ciął chyba tych wyścigów. Chociaż, no, nie, no, nie będę ciął tych wyścigów. Cyk, tutaj mamy... No nie! No moja bramka do przejazdu się zepsuła. Chwila, tu miał być, kurczę, ten. Miał być skrót. Ej, to nie fair. Znaczy, no... Mogłem użyć na... na piątce tych, kurczę, tego. O, najlepszy lap time mimo tego, że pojechałem jak debil. No dobra, no to spoko, nie? No to fajnie. No cóż, no. O, teraz w miarę okej. No nie mamy tej idealnej linii, ale to nam jest nie do końca tutaj potrzebne. Tylko żebyśmy nie hamowali, nie skręcali razem, to będzie dobrze, bo tak to auto wpada właśnie wtedy w podsterowność i to nie ma sensu. Proszę bardzo, teraz na trójeczce nie zbijamy, żeby się napompowało turbo. Brzmi śmiesznie, ciekawie brzmi, w ogóle dobra, teraz się zamknę i sobie posłuchajcie, jak brzmi po tych przeróbkach. Nie przejadę? No, jakoś przejadę, no ale... to mnie nie skróciło za bardzo, chociaż i tak pewnie szybciej niż normalnie. Dobra, patrzcie, czekajcie, teraz będzie cyk. I jest piąteczka. No, ale to i tak w sumie doszliśmy do takiej prędkości, że niewiele nam to zmieniło. Także w tym momencie, no i tak super czas, samochód się sprawdził i myślę, że w finale to będzie kwestia tylko chwili. No, ale niestety, o, mój silnik w ogóle jest troszeczkę auto uszkodzone. Także może pójdziemy sobie na gripik, tu jest ile? Dobra, pójdziemy na sprint, na sprincie będzie spoko i takim zniszczonym pojedziemy. Normalnie pojedziemy sprint takim zniszczonym, bo chcemy to szybko zdominować, lecieć dalej, nie lecieć wszystkich tutaj... eventów, najszybsze auto Golf 4, no to będzie nasz konkurent. Natomiast teraz z bardzo ładnym Poldek Driver. Tam jest napisane Poldek Driver? Czekajcie. Tak! To jest polski Polonez! Z polskiej giery chyba. Ale fajnie! Sztos! No to ścigamy się z Polakiem, no to musimy mu dać wciry. Nie no, raczej szans nie miał. O, no troszkę zniszczony ten przód, ale dosłownie odrobinkę. 206, ale no weźcie mi, dajcie moje żółte felgi, co to ma być? Że, nie, no, znaczy srebrne, no też nie są najgorsze, ale takie ładne, żółciutkie były, co to w ogóle się wyjawia? No nie, ale bardzo fajny Polonez. Ej, strasznie mi się podoba, bardzo ładnie wygląda. Ma taki ten lekki bodykit, lekkie dokładeczki. Jest dwójka, w ogóle świeci się kontrola trakcji, którą mamy wyłączoną. Dawaj, pyk. Jest truja. I teraz tak. Nitro.
O, teraz chyba szybciej poszło, ale nawet nie wiem, zaraz zobaczymy, bo wydaje mi się, że tutaj mogło być różnie. 18:29, no poszło szybciej, ale to tak szybciej o pół sekundy, więc to nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Kurczę, ten, ale polone strasznie, tylko mam, ale mam malutkie w ogóle te hamulce takie malusieńkie, my to mamy wielgachne. Bo dodałem troszkę kasy, w sensie troszkę kasy dałem w samochód, nie? Włożyłem dodać kasy, mogę dodać kasy, wpisać po prostu tego, nie? Wpisać kod i mieć kaskę, ale nie, tak robić nie będziemy. Teraz na trójce spróbowałem, żeby się od razu wkręcił. Czwóra. Dobra, i teraz najlepszy czas, najlepsze opanowanie samochodu. No i tym samym zdobywamy sobie oczywiście zwycięstwo, mimo tego, że nasi przeciwnicy wcale nie mieli jakichś strasznie słabszych o wiele, także tutaj muszę się z tym pilnować. No i rekord trasy, kto by się spodziewał. No nie no, moje felgi, moje kochane felgi. Kasę zdobyliśmy, na środek lecimy, znowu kasa zdobyta. Kontynuujemy sobie race day i wchodzimy sobie w tym momencie w drag, żeby wam pokazać, jak sprawuje się nasza furka. Myślę, że ten finalny bieg i tak nie wpływa za bardzo na tutaj... Aha, no i znowu z polonezem, a może byście mi dali kogoś innego? Nie widzę mojego auta, widzę murek, tylko proszę mi tu pokazać... Mo. Spalenie gumy podobno daje tylko ten zielony pasek do startu, czyli tak naprawdę nie musimy konkretnie tutaj robić max gripu, ale możemy, nie? Bo fajnie wtedy autko wypierdzieli do przodu. No właśnie. Czekajcie, teraz tak. Jest. Dawaj, dawaj. Pyk, pyk. No i czas. Czas jest całkiem w porządeczku, jednak no, wydłużenie tamtych biegów sprawiło, że to auto jest lepsze na 1/2 mili, bo zaoszczędziłem sobie tam sekundę. No ale na 1/4 mili jest troszkę gorsze, więc zobaczymy, czy z Majem i Karisem mamy szansę. No bo tak naprawdę tutaj nie wiem, jakiego samochód wypruje do przodu, nie wiem, czy mi nitro coś da, czy mi nie da, no bo to nitro jednak dużo pomaga, nie? Źle palę gumę, ale to nic. Dawaj, 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 no niech będzie incredible. Dobra, ale dostał i prawie jesteśmy poniżej 8 sekund, także to no jest dobrze, no jest dobrze, kurczę, i myślę, że nawet w ostatnim przejeździe da się zrobić poniżej 8. Zmieniłem sobie tego końcowe biegi i myślę, że gdybym jeszcze jakoś zmodyfikował te pierwsze, to już to auto byłoby niesamowicie szybkie i nawet mogłoby być jednym z szybszych w całej karierze tutaj, tak mi się coś zdaje, ale nawet na koło prawie staje, jak się dobrze ruszy. Dawaj, 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 cyk, cyk, cyk. No, tutaj mamy, proszę bardzo, Michelinka rozgrzanego. No! No i myślę, że tutaj, no niestety, tym razem słabiej, ale i tak przeciwnik został zdominowany. No, czasami mi się zapomina o tym sprzęgle, ale to tam nieważne. Nie przejmujemy się tym. Czasami się tak jest, że się o sprzęgle zapomni, na żywo też, prawda? O, już zdominowaliśmy, a drifta nie było. Ja, no to, no tak, no pewnie, zawieszenie do Corolli. Czekajcie, kontynuujemy, jaki tu jest drift? No bo drifty to trzeba robić, nie? Jaki tu jest? Uuu, jakiś taki tempo pookręcony, to chcę, drift to chcę. Co prawda, ogólnie, to jest tak, że jak robię te drifty, to często mi za pierwszym nie wychodzi. Muszę je powtarzać, potem muszę to montować. Dobra tam, dobra, będę coś gadał, jedziemy i koniec. Takumi musi dowieźć, kurczę, towar. Lecimy do tyłu. Troszeczkę się rozpędzimy, nie jakoś strasznie. Tyle starszy, bo tu szeroko jest. Znaczy, nie wiem, co to ma do rzeczy, ale jest szeroko, tak? Dobra. 3, 4, inicjacja. Aha. Od razu w drugą. O, nie wypadliśmy z trasy chyba do końca. Od razu w drugą, cyk. Dobrze, dobrze. I jeszcze w drugą. A chyba tu cała trasa jest brana pod uwagę jakby to, po czym jedziemy, wiecie, o co chodzi? Że jakby ten piasek też jest trasą, nie? Że jak wypadniemy... A, no jednak nie. Aha, aha. No jedź, kurde, no. Dobra, za pierwszym podejściem nie musi być wcale idealnie, bo to jest kręta trasa i trzeba zapamiętać, gdzie robić przekładki, nie? No bo jakby w tej grze jest to bardzo opóźnione, czyli jak robimy przekładkę, to ona się zrobi pół godziny później. Natomiast czy ta trasa jest do rozpędu? Nie, nie trzeba się w ogóle rozpędzać, myślę. I tak pójdzie nawet najlepiej, to jest cała trasa prawie na dwójkę, także spróbujmy ruszyć od razu i z dwójki tutaj wlecieć, no nie?
Jest dwuja, trzy, cztery, hop. Cyk, odbitka od razu, nawet na ręcznym. Ten ręczny tutaj dużo daje mimo wszystko, tu będzie truja. Redukcja do dwójki, puszczamy gaz. Pyk. Trójka, no trójka nie, trójka jest spoko, tylko jak chcemy sobie zrobić, po prostu przedłużyć daną szykanę, czy tam nasze szykanę. Oj, no i nieręczny w te strony, kurde wariatko, czyli ten ręczny czasami pomaga, czasami nie. W zależności od tego, jak samochód jest skierowany, no niestety. Dawaj, pyk. No nie, w tę stronę, kurde, chcę z ryby zarzucić i tak to właśnie wygląda. Nie, to był bardzo słaby przejazd, drodzy państwo, ale początek był dobry, tylko jak mnie już odbiło, to już straciłem rytm trasy i... No i tak jest blisko tego wyniku, co był poprzednio, więc za trzeci muszę przejechać po prostu perfekcyjnie ten jeden zakręt, muszę po prostu zacząć odbijać wcześniej. Dobra, zaraz się to zrobi, już. Skup się. No, Corolla. Takumi, weź no, nie myśl o tej babie, tylko o jeździe. No, nawet nie pamiętam, jak ona się nazywała. Suki? Mako? Nie, kurczę, nie wiem, dobra. Jak się nazywała dziewczyna Takumiego? Po co mi to wiedzieć w ogóle? Nie no, powinienem to wiedzieć, ale nie pamiętam. Suki to raczej nie, Suki to była w Szybcy i Wściekli, ale to nic, dobra. Ale też była, prawda? No coś Mako kojarzy, ale nie wiem, czy to była jego. Może była, o i tutaj, cyk. Dobra, dasz radę, cyk i w drugą. Truja. Pięknie. I na łapie do końca prawie trzy koła. No dobra, no. Ten drift jest w miarę zaakceptowany przez nas. No mogłoby być te trzy koła. Chyba rekordu trasy nie będzie, bo to wydaje mi się, że z tymi driftami to tak jest, że... Aha, no jest rekord trasy. Świetnie, bardzo dobrze. I tym samym wychodzimy sobie z Race Day'a. Tak jest. Nie na... 206 naprawimy markerem. Bo ich mamy trochę, a tutaj użyjemy sobie kasy, bo jest za tania. Dobra, kasy troszkę już mamy w ogóle, zdobyliśmy może na kolejny samochód i tym samym mamy ostatni tutaj event przed naszym finałem, nie? Który, a już 20 minut to nagrywam. Dobra, tam, przeżyjemy. Więc lecimy sobie oczywiście Cop, Corolla i tutaj weźmiemy sobie, no tak na zamianę, żeby to Volvo było, ja go nie przerabiałem, mógłbym przerobić, w sumie mieć ciekawszy samochód. Cars real big. Dick real big, everything real big, rims real big, pockets real big, rings real big, let me tell you how I live, like that, side that, 24s ride that, ladies, gentlemen, gangsters, pimps, bitches, hoes, stoners, shiners, I'm rich bitch, I'm a fucking big timer. Niezła nuta była teraz, taka trochę bardziej rapowa. Co to oznacza, że no, jeździmy swoimi samochodami, a może tu się jakoś wygrywa? Nawet się nie przyjrzałem. Dobrze, no to co? To lecimy sobie... O, lubię tę traskę. Polecimy sobie Airfield Long, bo ona jest taka, że są zakręty i są takie malutkie zakręciki i zaraz jest zawrót. Na tym zawrocie się robiło tych wszystkich te wszystkie boty albo w nas wjeżdżały. Jose ma Golfa, który jest najmocniejszy. Dobrze, ciekawi, ale jaki ładny zglebiony i to jest nasz największy przeciwnik tutaj po prawej stronie. W ogóle mamy ładnych przeciwników tutaj. Dwuja. Wkręcaj się. Dobra, lecimy. Już na nitrze, kurczę, ogarnij się ty, Jose. Cyk. Dobra, no i w takim też wypadku zobaczcie, co tu się dzieje. No 206 dominuje, no. No i znowu, no co ja mogę powiedzieć? No używam takiego stwierdzenia, jak inaczej mam powiedzieć, jak ona po prostu tutaj niszczy przeciwników, no. No i o, no i cyk. Tutaj nie daje nitra na razie, bo się rozbije. Prawie mi się nią tak jeździ dobrze jak Cuprom w mojej serii z Pro Streeta, w sensie na streamach. Cuprom też się jeździło tak właśnie, że się bardzo dobrze trzymała i... No i w ogóle, nie? No i w sumie teraz jeżdżę moim autem, wtedy jeździłem Cuprom Igora, także wszystko się tu zgadza. Zresztą w ogóle Seat był promowany przez Need for Speed'a, w sensie była promocja wspólna Seata Cupra i jakby, no w sensie Leona, ale ogólnie Seata w serii Cupra, czy tam, no tej najwyższej mocowej wersji, no i właśnie Need for Speed Pro Street, jakby to było razem, nie? Dobra, tu mamy nitro i teraz tak,
O kuźwa. Hamuj, dobra, wyhamowałem. Troszkę muszę jakby przypomnieć sobie, że się nie hamuje i skręca razem, bo wtedy się dzieje coś niedobrego, ale ogólnie... I wcale te boty tak słabe nie są, zobaczcie, że oni są niedaleko za nami. Tak względnie niedaleko, więc trzeba się oczywiście pilnować. Bo jeden fałszywy ruch i boty nas wyprzedzą i będziemy płakać, że nie wygraliśmy. Nie będzie track record wtedy. Dobra, dawaj, dawaj, cyk. Puszczanie gazu też trochę pomaga. Mógłbym w sumie hamować i od razu odbijać, to wtedy by nam przód wylatywał do... Znaczy tył by nam wylatywał na bok i byśmy mieli troszkę taki nadsterowny skręt. Tak jak lubimy. O! Znaczy no, dobra, tak też jest spoko. Truja. Przebijemy się tutaj. Trochę na trawę. Nic się nie dzieje. Wewnętrzna, wewnętrzna, wewnętrzna i cyk. I mamy w ten sposób wygrany. Mam nadzieję, że też zdominowany, ale to 206 jest ładne, ja pierdzielę, tak mi się podoba. No damage, o dziwo. A coś tam chyba uderzyłem lekko, ale się nie zaliczyło jako damage. I jest rekordzik. Tym samym sposobem przechodzimy sobie dalej. Co mamy tutaj? Sprinta. No to sprinta, my sobie robimy jak najszybciej i jak najbardziej tak adekwatnie, żeby też nie jeździć tych długich, długich wyścigów ciągle, bo to jest nużące. Aha, czy to jest to Jugo? Z Jugosławii? O kurcze. Dobra, to nie ma żartów z tym samochodem. Dobra, cyk. Ej, jak na odcinie tu leciał. Kurde, to się go muszę bać. Bo on wcale nie jest taki, wiecie, taki kurcze, to nie jest zabawa. Od wewnętrznej leci. A! Dobra, troszeczkę się zapatrzyłem, że tak powiem. Zapomniałem, że trzeba skręcić, a Miami Harris na przykład jest już za nami, także wcale nie ma tutaj żartów, ale co, będę cały czas jeździł... O, 240, no właśnie, nie chciałem cały czas tą samą osobą. Coraz ładniejsza moja małta, ci moi przeciwnicy, chociaż tutaj matowy, czarny, jak ja nie lubię matowego, czarnego w tego typu samochodach. W ogóle matowy... Matowy nie jest najlepszym kolorem dla auta. W sensie matowy, czarny. O, dobra. Satynowy jeszcze tak, ale matowy i satynowy kolor, typowy jak właśnie ten czarny, to pasuje do aut z bardzo ostrą linią i z nowoczesnym designem, a nie do starego, kurcze, Japońca, nie? To takie auto pasuje do jakiegoś Mercedesa nowego, nawet może do BMW z jakimś mocnym pakietem, z dodatkowymi karbonowymi jakimiś tam wstawkami, a nie, że mamy takie, wiecie, zwykły, o, proszę bardzo, można dobry kolor? Znaczy ten nie jest najpiękniejszy, ale jest bardzo ładny. Można, no. Taki, no, tutaj musztardowy to się mówi, no, jakoś tak. Po butach wiem, bo buty też mają musztardowy kolor czasami. Mamy FWD i widzicie, że mielimy na starcie, no, ale to nic. Cyk. Przedłużony szczyt. Dobra. I tym samym mamy wygrany, w ogóle tym samym dzisiaj mówię dużo, wygrany kolejny event. Mam nadzieję, że powoli zbliżamy się do dominacji wydarzenia, żeby też nie jechać tego jakoś strasznie długo. I oczywiście do finału, rekordzik trasy, świetnie, wygraliśmy sobie wszystko. Także mamy, wchodzimy sobie w środkową, proszę bardzo, kasa jest. Kontynuujemy, żeby zdominować oczywiście i lecimy sobie dragi. Myślę, że obydwa kiedy sobie przejedziemy, to już będzie wygrana. I pojechaliśmy teraz 1/4, żeby szybko to załatwić. A za chwilę jedną drugą. Ale fajna Samara. Bardzo fajna. Ładnie stuningowana. No, HKS-a ma, kurczę, ten. Nie wiem, to jest Lada? Chyba tak, ale nie jestem przekonany. No na pewno jest to auto gdzieś na naszym tutaj wschodzie produkowane. O nie, false start. Ja pito, no dobra, to zrobiliśmy false start, ale zaraz nadrobimy. Dobra, bo ja już się podjarałem się tą, kurczę, Samarką, no. Dobra, no, no to spalę tę gumę. A, bo zapatrzyłem się, no, taki jestem, kurczę, głupi. No, ale mi się tej gumy nie chce palić, ale dobra, spalę ją trochę. Incredible. No! No weźże, zmień ten bieg. Ej, w ogóle jest bardzo szybki ten samochód nasz. Mamy teraz tutaj szeroko i robimy dobry czas. Zejść poniżej 8 to nie będzie problem, bo dwa razy przestrzeliłem biega i tak mi się udało. Tylko nitro na trójce trzeba dać. Nie, to będzie...
Kurczę, to nawet się nie muszę starać. Dobra, zaraz tu ich robimy, wygrywamy to wszystko. Spalimy sobie teraz na max gripa może, bo ogólnie jak auto ma turbo, to łatwiej się wkręca tutaj, żeby sobie palić tę gumkę, to akurat... Nie wiem czemu nie mamy kompresora, tylko turbo, ale to o, mamy max gripa, dobra. No, zmieniaj ten bieg, kurde. Zmienia ten bieg pół godziny, no nie wiem, jak, czy, nie wiem, kurczę, z tym sprzęgłem tak to działa, ale i tak mamy najlepsze wyniki, tym samym wygrywamy sobie oczywiście to wydarzenie, tylko będzie mniej punktów za to, że z pierwszym tutaj zepsuliśmy, ale i tak mamy rekordzik, o dziwo, i zdominowaliśmy jednym wydarzeniem, ale super, dobra, to bierzemy sobie opony, stage one, czekajcie, no i teraz mamy tutaj jedną, drugą mili. Ale wiecie co? Jedną, drugą mili pewnie będziemy mieli na finale, więc wychodzimy z tego race day'a, już zrobimy sobie na finale jakiś porządny wyścig i tutaj sobie użyjemy kaski, bo nie będziemy marnować, bo to jeszcze potem na karierze nam się może przydać ta naprawa nasza. I co? Lecimy sobie do PPG, kończymy sobie tutaj Rookie Rampage? Chyba tak. Więc wybieramy, drodzy państwo, 206, wybieramy sobie COP i wybieramy sobie tutaj Corolę. Na końcu, tak, na wszelki wypadek, pewnie będzie jakiś filmik, co? Na pewno będzie, no to... Hey Nick, you did it, man. I just got word from the organizers of the upcoming showdown and they're totally impressed by your skills. They want to see you back at Nevada to see you drive. Isn't that awesome? And they should be calling you back very, very soon, so keep an eye out. Listen, I don't got much time to talk. I gotta run. Talk to you soon. Bye. O, wraca kamerka, pokazuje całe 206, proszę bardzo, cyk, no nie, pokazuje ekranu moje auto, o, pięknie, dobra, race events, więc mamy, tak jak mówiłem, te wszystkie dragi i od razu polecimy sobie jedną, drugą mili, żebyście widzieli, jak ten samochód się w niej sprawuje i wydaje mi się, że tak dwójka, trójka, pierwsze nitro, żebyśmy potem mieli jeszcze jedno, ale i tak będzie już odcina raczej, zobaczymy. No dzień dobry pani, proszę bardzo, co tu, ale ej, on ma 5000 koni w tej Corolli, nie? Chyba tak. Może trzeba w niego wjechać, albo może się zniszczy po drodze, bo to tak mi się wydaje, że to jest berka i to on ma 2.0 TFSI jakieś porobione? Co to było? Aha, on ledwo ruszył, no to fajnie. No i teraz patrzcie, mamy piąteczkę. Nitro się jeszcze nie nabiło, ale prędkość maksymalna wzrasta i no już niestety nie daliśmy rady, ale i tak mamy 12 sekund, więc całkiem w porządku chyba. No, wydaje mi się, że tak do 10 by się dało zejść jeszcze jakimiś modami, tam skrzyni czy coś. I to już jest taki wynik wystarczający, ale ładny Polonez, ale ładny, ja pierdzielę, fajny, no chciałbym go wygrać, żeby go mieć. Takim bym podriftował, albo pojeździł jakieś takie, wiecie, trasy przełajowe czy coś w tym stylu. To jest piękne auto, taki rajdowy, nie? Pornoles, dobra, maksymalny grip. Siemano. Dobra. Chyba wolniej niż wtedy. O wiele wolniej, o dziwo, mimo tego, że biegi siadały jakoś lepiej, także to ciekawe. Znaczy o wiele, no tutaj mamy sekundę prawie straconą, nie? Tam niecałą, to już jest dość dużo. I przechodzimy sobie. O kurczę, Twingo 200 koni, no to nie da rady, znam, ale dobra. Dobre jest to auto na jedną, drugą, myślę. Tak czy siak zrobiliśmy sobie tak jak trzeba. Wzięliśmy sobie właśnie to ustawienie jakby przód-tył, że z przodu miękki, z tyłu twardy. Tak się chyba to robiło. O, jak za długo przytrzymuje sprzęgło, to wtedy je przypala i to jest gorsze.
Dobra, i mamy 12 sekund, ale prawie zeszliśmy poniżej, czyli już naprawdę byłoby dobrze, bo wtedy przypalałem sprzęgło, bo je za długo trzymałem i auto było na odcinie, co było bez sensu, bo nie przyspieszało. Dobra, wszystko wiemy, wygraliśmy sobie to wydarzenie. Jak na razie to wydaje się to dość łatwe, więc co? Time attack, 3 okrążenia, gripik, 3 okrążenia, tu mamy fajny zakręt. Drifty są 2, to zróbmy sobie może ten gripik, może to zrobimy? Nie, bo tu gripik ma więcej zakrętów, w sensie ma taki bardziej... Więcej będzie do skręcania, no po prostu, wolę, żeby poskręcać bardziej. I zobaczmy, kogo my tu mamy oczywiście w naszych przeciwnikach, bo zaraz się tu pojawią. Czy jest ktoś mocniejszy niż my? No tylko ładuj, że się szybciej, no... Dobra, no mamy Berkaya, no i w sumie Miami Harris jest, Joe Tuckett. No mamy troszkę tych przeciwników mocniejszych, ale raczej to jest kwestia chwili. Bardzo ładny CRX Del Sol, czy tam Civic, w zależności od rynku. Ja, w ogóle jakie... W końcu ładne te, autobossów, nie? Go. Dobra, i to jest fajna traska w ogóle. Czy Civic? Civic. No, żeby ci było Civic. Tak, tak, Miru, pięknie jedziesz 206, tak jest. Tutaj zaraz będzie ten nawrocik, to jest bardzo fajna trasa. Wolę to jeździć niż te torowe nawet, bo te tutaj... Nie wiem, czy to jest Nevada, czy to jest Texas? No nie, w każdym razie jedziemy tutaj, gdzie... No Nevada to nie do końca jest na pewno. Nie rób tak. Jedź, dobra, to chociaż sobie powyprzedzamy Hondy. To jest moja ulubiona akurat czynność, także... Także spoko. No dobra, to chociaż hondziarzy dogonimy i będzie dobrze. Mam nadzieję, bo może nie dogonimy, kurczę, bo może to nie jest takie piękne, jak mi się wydaje, no ale... moc mam chyba więcej, albo bardzo zbliżoną, więc... Siemanu, hondziarze. Jak tam, Witek? Fajnie, no mi też się podoba. Ja w ogóle tutaj chyba nie mam zmiennych faz, dlatego że... No w moim 206 nie ma zmiennych faz, ale w niektórych były. To zależy od oczywiście wydania wersji, od lifta, przed lifta i tak dalej. W sensie, no te bezmuksy pierwsze miały RFR i one miały właśnie też regulowane koła rozrządu, to jest ciekawe. I... Jopitola. Tak, to były RFR-y bodajże, bo R... Co on... Co to mu się dzieje? Trzeba mu pomóc jakoś? Dobra, znowu puszczamy hondziarza. Mamy 3 okrążenia, to można trochę z hondziarzami się pobawić, co? Niech będzie troszkę... urozmaicenia tutaj. Dawaj. Pyk. W ogóle chciałbym w całym odcinku znaleźć taki złoty środek na miejsce kamerki, bo montowanie tego i ciągle przestawianie kamerki jest tak nużące i bez sensu, bo wam naprawdę ta kamerka, myślę, by nie przeszkadzała, jakby zasłaniała tam, nie wiem, czasami jakiś jeden, kurczę, element na trasie, czy element wyskakujący na ekranie, a mi się tak to, w sensie tak mi wydłuża to montaż, a to jest tylko seria, nie, a nie jest jakiś, wiecie, przygotowany odcinek top 10 ciekawostek o 206 w Need for Speed Pro Street 1. Ten samochód ma same paskudne bodykity. 2. Jeździ nim pan tutaj, który zdobył 83 punkty karne w Kielcach. Zajebiście. A! Dobrze. Co on robi w ogóle? Czemu on tak lata? Co to jest za przeciwnik w ogóle? Halo? A w ogóle oni wcale nie są tacy wolni, bo my tu jedziemy i nie wygląda, jakby nam nie siedzieli na ogonie, w sensie są bardzo niedaleko. Z tyłu. Ja no blisko też nie są, nie wiadomo jak. Nie boję się, nie czuję oddechu hondziarza na plecach, ale mimo wszystko wolałbym tutaj więcej błędów nie popełniać. I proszę, nie no, bardzo mi się dobrze jeździ tym samochodem, chociaż ta fizyka jest taka inna niż w tej pierwszej grze, w sensie w tej grze za pierwszym razem była i pewnie też kilka ustawień powinienem sobie pozmieniać, żeby mi się jeździło jeszcze lepiej. Ale i tak jest bardzo dobrze. Gdzieś tam musiałbym troszeczkę, żeby szybciej jeszcze na skręt reagował i żeby jeszcze mocniej się trzymał, a i tak mamy aero, no i downforce na bardzo dużym poziomie w tym aucie, więc to też jest takie... Ło, nie chciałem uderzyć. Dobra, już bez nitra. Dojeżdżamy sobie tutaj, no 11 sekund za nami. Joe mama. Pyk. I pyk, dobra.
wygraliśmy sobie, no i tak ta czwórka nie jest wydłużona, więc na tę trasę idealna. Nasz samochód ma biegi wystarczająco wystopniowane, żeby na takich trasach sobie radzić. No i co? Drifcik? Drifcik. O, który drifcik? Ten drifcik. Tutaj będzie ciężko, ale zrobimy sobie rozpęd i powinno dać radę. Przedłużymy jakoś, wiecie, na ręcznym, podlecimy w drugą stronkę, coś tam, coś tam. No, z Chevelem sobie będziemy walczyć. Dobrze, dobrze. My tam już walczyliśmy. My tam, o hej koleżanko. Dobra. Do tyłu, tu mamy nawet taką zatoczkę. I go. Żebym nie wleciał poza mapkę tutaj na mapce po lewej stronie, bo tu w ogóle już bym wyjechał poza ekran. Dobra, cyk i na trójce musimy wjechać, bo to inaczej się nie uda. Aha. Jedź dalej, jedziemy dalej, nie przejmujemy się, widzowie. Przesadziłem to, przesadziłem, kurde no. Doing well, ta? Doing well, mówicie. No nie rób! Ona jest nienormalna. Chciałem sobie znowu zarzucić, w tejże nie można zarzucać, trzeba po prostu lecieć tak i koniec. No, ten pierwszy przejazd będzie tragiczny, nie? Dla naszych tutaj wyników. 696. Dobrze. W ogóle... Mój pierwszy numer telefonu, jaki miałem, jak byłem mały, zaczynał się na 696. Do dzisiaj go pamiętam, ale go nie powiem. Bo jeszcze zadzwonicie, okaże się, że to jakiś urzędnik państwowy, kurczę, mnie na minę tutaj wpierdzielicie. Kto to wie, kto teraz ma ten numer? Albo może nikt go nie mieć, albo ja go mam w ogóle jeszcze... Nie no, chyba jeszcze go nie mam. Znaczy, nie no, teraz go nie mam już. Dobra, 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 cyk. Jak tu wlecieć? Trzeba jakoś tak... Jakoś tak do środka, nie? Do środka i nie za dużym kątem. Dawaj, dawaj, o! O, 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 o! Dwuja. Truja. No! No! Pierwszy przejazd testowy. Potem... Koniec. Dominacja. No i dobra, no bo... Ja was tak tylko podkręcałem, żebyście sobie myśleli, że nie umiem, a potem było, widzicie co? Widzicie jak jeżdżą prawdziwi mistrzowie kierownicy. I to nie jest żart nawet, nie? To nie jest jakiś tam śmieszek. No nie, to nie jest śmieszek, bo po prostu jestem... W tej grze po prostu jestem koneserem dobrych wyników, no. Tutaj lekki rozpędzik, już nie będziemy się tu nie wiadomo jak, prawda, kombinować. Ale jednak trzeba kombinować, żeby w prostej dobrze driftować. I truja, i teraz troszeczkę większa prędkość. Lekko puściłem gazik, wewnętrzną łapiemy, cyk, cyk, odbitka już. Dwujak. Dawaj, dawaj, nie, no kurde, co ty, no nie, no bo nie mamy turbo i nie mamy jak sprzęgłem strzelić. Ale dobra, jeszcze na koniec sobie podbijemy trochę wynik. Trzeba tak wam troszkę normować, trzeba wam tak troszeczkę, jak to powiedzieć, trzeba wam dawkować przyjemność, że ta przyjemność z oglądania nigdy nie może być taka największa, czyli jak robię gorzej, to robię i tak to już wygląda. Track record broken i ostatni malutki tutaj wyścig, to co, robimy sobie drag, czy... Nie, no już narobiliśmy się tych dragów, lecimy sobie jeszcze drifta tutaj. Tutaj będziemy mieli w ogóle tych przekładek nie wiadomo ile, bo to jest jakaś dziwna trasa, taka strasznie płaska. Może i długa, nie wiem na czym my driftujemy, nie wiem jakim samochodem. Nie no, oczywiście, że moją Corollą, ale widzę co to jest i muszę się mocno rozpędzić, żeby to miało sens. No, 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 no. Hops. Do tyłu. A kurczę, to nawet nie mam trochę za bardzo skąd się rozpędzić. No ale nic, no jedź, zobaczymy. Powinienem może sobie zakręcić tutaj. Ale na trójce i tak wejdziemy raczej. Cyk. Pyk. Odbijaj, odbijaj. Ręczny, 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 trzymaj się. No, lecimy na truje. Proszę bardzo, 365. Chyba bardziej rozpędzić troszeczkę, ale znowuż, z takimi autami jak ta Corolla jest taki problem, bo ona jest seryjna, nic nie przerobiona, że ona tak szybko mi nie odbije, bo ma seryjne zawieszenie i po prostu jest nieustawiona pod to, więc też muszę brać pod uwagę, że jak się rozpędziłbym na przykład autem mocniej przerobionym, no to szybciej bym odbił, nie? A tym autem nie odbije tak szybko, więc muszę to brać za każdym razem pod uwagę. Dobra, jeszcze troszeczkę. Jeszcze chwileczkę, dobra. Dwuja. Dawaj, dawaj. Pszt. I go. Odbitka.
ani nitra nie mamy na inicjacji, ani nic. Robimy wszystko seryjnym tutaj, prawda, podejściem, ale o, proszę bardzo, tym razem jeszcze lepiej, bo sobie troszeczkę jeszcze dołożyliśmy gazu pod koniec. Ja bardzo lubię drifty w tej grze, bo są takie 100% arcade'owe i nie mają nic prawie wspólnego z rzeczywistością. Przez to możemy się ich nauczyć i ładniej robić, bo jednak to auto jak się trzyma bokiem, to leci, leci, leci. No, da się tego nauczyć, zdecydowanie. Może tutaj troszkę na piasek wjedziemy? No ale nie, na piasek nas nie przyspieszy. Cyk. O, przy samym piaseczku, proszę bardzo. Andrzej Piaseczny. I... 3 i już, inicjujesz. Pyk, dobra. Trochę za dużo wewnętrznej moim zdaniem. Ale tutaj wlecimy po zewnętrznej. I odbitka już, żeby nie walnąć tyłem. I dobrze, tym samym mamy 3 dość spoko wyniki. Nie najlepsze, nie najgorsze, szybszym samochodem byłoby na pewno lepiej. Czy mamy rekord? O! Nick, Nick! I had to congratulate you. You actually beat them all. Congrats. So, that's it then. Ready to drive away all the kings? All right, let's go. So, I wanted to talk to you about strategies. So the most important thing you gotta remember... Sorry, give me a second. Now that can wait. Fuck it. So, most important thing, let's talk strategies. The most important thing is you gotta remember track limits, alright? Alright, the next stop is gonna be a Bisu. You know what that means? Lots of raced up and tuned up cars, alright? We're talking JDMs, tuners, all that good stuff. So make sure you're raced up to snuff. But enough from me for now. You make sure you enjoy the win, don't drink too much booze, and I'll see you later, alright? Alright, take care. Yeah, it's me. What do you want? No, I don't care. Don't even start giving me that. You got your place at the festival. Leave me alone. Why don't you just shut up? Why don't you just... You know what? I'm not listening to you. No, we're done. It's over. Ciekawy filmik, wprowadzający nas w kolejną tutaj część i nagrodę bierzemy sobie, a czwartą. Pierdziele, no serio, mogliśmy wziąć co innego, kasę chciałem, to na środek pewnie byłaby kasa. I przechodzimy sobie do kolejnego tieru, nie, do Racing Riders International i tu jeździmy fajnymi samochodami, bo tu mamy Veilside NSX-a i to będzie na następnym odcinku, bo widzę, że dzięki temu przejdziemy sobie, aha, czyli przejdziemy tutaj i do góry, do dołu będą kolejne eventy, zobaczymy sami, także dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, za łapy w górę, pozdrawiam wspierających, no i co, PPG leci, leci, kolejne odcinki, a jutro, bo dzisiaj jest chyba piątek, no to jutro najprawdopodobniej streaming z Most Wanted, ale to jeszcze zobaczymy, zapowiemy na kanale, a tym samym dziękuję wam, tym samym właśnie słowem, które używam non-stop w trakcie tego odcinka, za obejrzenie i widzimy się w następnym. Cześć!